Słuchajcie, dzisiaj taki odcinek. Pomyślałem sobie, że warto by było nakręcić jakiś materiał na temat ogólno pojętej gleby we 30, a właściwie chodzi o to, jak ją mierzyć, jak ją liczyć, jak porównywać między autami. Dlatego, że często na co dzień spotykam się z określeniami, że ja mam taką niską we 30, że tu ciągle wszędzie wadzę miską. Tutaj ktoś mówi, że ja wadzę wahaczami, a ja urwałem maglownicę. Ktoś inny wydechem przyszurał. A ktoś tam mówi, że pod dokładkę to wsadzi zapalniczkę tylko, więc chciałem powiedzieć o takim uniwersalnym sposobie mierzenia gleby we 30. Jako punkt wyjścia chciałbym tutaj podać taki parametr, który można sobie gdzieś tam znaleźć w literaturze bez problemu, czyli fabryczna, zwykła, seryjna E30. Mówimy tutaj o takiej totalnej serii, w sensie, że nawet nie było tam zawieszenia sportowego czy zawieszenia M-Technik, bo fabrycznie były montowane we 30 zawieszenia podstawowe, zawieszenia M-Technik i jeszcze było coś takiego jak zawieszenie sportowe. To są trzy różne rzeczy. W każdym razie mówimy o takiej zwykłej serii. Wówczas określamy taki parametr jak odległość środka piasty do rantu błotnika po prostu. To jest taki stały parametr, niezależny tak naprawdę od wielkości koła, profilu opony. I ta wielkość we 30 można sobie znaleźć w literaturze. To jest dla przedniego zawieszenia to jest 38 cm. Dla tylnego zawieszenia to jest, i tutaj już jest rozróżnienie na wąską, szeroką lampę, dlatego że może nie wszyscy wiedzą, wąska, szeroka lampa, tu mamy wąską, tu mamy szeroką, a tu też jest wąska, możemy sobie porównać. Mają inne błotniki tylne, mianowicie szeroka lampa ma niżej wycięty błotnik, wąska ma wyżej wycięty błotnik, w związku z czym wąska lampa z tyłu jesteśmy w stanie uzyskać większą glebę, dokładnie o 3 cm większą glebę. I ten parametr dla szerokiej lampy, odległość środka piasty do ranty błotnika to jest 37 cm. Dla wąskiej lampy to jest 40 cm. I teraz mierząc sobie ten parametr możemy określić jakby takie bezwzględne obniżenie, niezależne od tego jaka jest felga, jaki jest profil opony i tego typu dane. I teraz jeszcze wracając do tego tylnego błotnika, jako ciekawostkę tylko wspomnę, skąd to się bierze, bo dla niektórych, znaczy większość osób wie o tym, że wąska, szeroka mają inne tylne błotniki, inny łuk błotnika, natomiast nie wszyscy wiedzą, że na przykład cabrio, wszystkie nadwozia cabrio i wąskie i szerokie mają tylne błotniki, w cudzysłowie tutaj, z szerokiej lampy, czyli wąskie cabrio ma tylny błotnik z szerokiej. A tak naprawdę, ściśle rzecz biorąc, jakby tak poprawnie powiedzieć, to powiedziałbym, że wszystkie szerokie lampy mają błotniki z cabrio. Rzecz w tym, że po prostu gdy wprowadzono model cabrio, to konstruktorzy E30 napotkali jakiś tam problem w postaci tego, gdzie, jak to tam zrobić, żeby ten dach po złożeniu po prostu się mieścił. No i wymyślili, że dobrym rozwiązaniem będzie po prostu troszeczkę obniżyć łuk błotnika i wtedy zyskuje się jakieś tam dodatkowe miejsce na konstrukcję tego dachu. Więc tak też zrobiono, obniżono ten tylny błotnik. Później podczas liftu w 87 roku we wrześniu stwierdzono, że zrobią tak dla wszystkich wersji nadwozia, czyli sedan, coupé, czy tam coupé to jest sedan 2D, sedan 4D, później Touring dołączył. Tak więc tak to historycznie wyglądało, dlatego jest ta różnica i dlatego też często blacharze są zaskoczeni i są jakieś fuck-upy, jak trzeba wstawić błotnik do cabrio wąskiego i się kupuje reparaturkę do wąskiej lampy, ona nie pasuje. To stąd się bierze. Dobra, w ogóle jakby zaintrygowało mnie do nakręcenia tego odcinka ta E30 pomarańczowa łaciata E30, dlatego że tutaj właśnie jest świeżo zamontowane zawieszenie Eibacha dedykowane do 4 cylindrów, bo to jest 4-cylindrówka i teraz tak wizualnie można ocenić jak ta E30 się prezentuje. Możecie zgadnąć, dobra, powiedziałem Eibach, więc tu nie ma co zgadywać, bo wiadomo, jak ktoś nie wie, to szybko można sprawdzić jaki Eibach sprzedaje kity obniżające, tam wyboru dużego nie ma. No i teraz zmierzymy jakie tu jest fizyczne, takie faktyczne obniżenie. Ja już to oczywiście pomierzyłem, więc ja wiem ile wyjdzie, to tak tylko przyłożę jakby miarkę, żeby formalnie to tutaj zmierzyć. Czyli po prostu środek osi piasty, rant błotnika i tu jest 33 cm. Z drugiej strony też mierzyłem. Zapewniam, że też wychodzi 33 cm, auto stoi w miarę równo, więc można sobie szybko policzyć, że fabrycznie jest 38, tu jest 33, czyli mamy 5 cm różnicy, czyli to obniżenie tutaj to jest minus 50 mm względem serii. Rozmiar koła tu jest 15, rozmiar opony jest fabryczny, czyli 205, 55, 15, czyli to jest taka bardzo zbliżona do serii. Tutaj
wychodzi dokładnie też 33 cm, natomiast fabrycznie w szerokiej z tyłu jest 37, czyli mamy obniżenie 40 mm. I uważam, że to fajnie wygląda, dlatego że tu odległość od osi piasty do rantu butnika z przodu i z tyłu jest taka sama, mimo że obniżenie z przodu i z tyłu jest inne, więc felga z oponą wypełnia błotnik, wypełnia nadkole. Według mnie to wygląda dobrze. Jak sobie tak z profilu popatrzymy, to zobaczymy, że samochód stoi w tak zwanym klinie, czyli linia progu względem linii ziemi tworzy klin, że jest ten samochód tak pochylony do przodu. Mi osobiście się to podoba, niektórzy tego nie lubią i wtedy trzeba po prostu z tyłu bardziej obniżyć zawieszenie niż z przodu i wyrównać tą linię progu do linii ziemi. Wtedy to jest na równo. Oczywiście to jest kwestia tego, że to jest szeroka lampa, bo tutaj tu mamy wąską, też możemy zmierzyć zaraz, jak to tam wygląda. Ona jest na 17. Tu mamy wąską na 16. I tutaj jak sobie tak z profilu popatrzymy, to właśnie ten samochód tworzy linia progu z linią ziemi, jest prawie że równoległa. Tu jest taki malutki klin, on jest prawie niewidoczny. Według mnie to wygląda lepiej, czyli jakby powiedziałbym, że wąska na spacach, na glebie prezentuje się lepiej niż szeroka. Chodzi o jakieś tam proporcje, kwestie wizualne. Tak to wygląda w tym przypadku. Ta różnica tych 3 cm jest bardzo drastyczna. Ja później jeszcze pokażę, jak bardzo zmienia się odległość dokładki do ziemi z przodu, gdy tył podniesiemy o 3 cm. Prawda? Wiadomo, wtedy jak tył się podniesie, no to przód się opuści. Więc ja pokażę, ile to fizycznie zmierzymy tą miarką, ile to fizycznie daje jeszcze takiego, nazwijmy to, obniżenia z przodu dodatkowego, nieplanowanego. Czyli gdybyśmy tą karoserię zamienili na szeroką lampę, czyli wtedy by trzeba było ten tył podnieść o 3 cm, żeby dalej był spas. Jakby to wyglądało. Natomiast to, co chciałem tutaj przekazać, no to, że z przodu 38 cm, z tyłu w szerokiej lampie 37, w wąskiej lampie 40. Można sobie wziąć miarkę, szybko pójść, zmierzyć, żeby się dowiedzieć, jakie mamy obniżenie względem serii, takie bezwzględne, takie po prostu wynikające z zamontowania sprężyny. Tutaj Eibach to sprzedaje jako 30 ukośnik 40 przód i chyba 30 tył, także widać, że tu tył siadł centymetr więcej, przód siadł też centymetr więcej niż deklaruje producent. To deklaruje dla 4 cylindrów, tu jest IS. IS nie do końca bym traktował IS-a jako 4 cylindry, bo pod względem masy to IS-owi jest bliżej do 6 cylindrów niż do 4. No a tutaj jeszcze dochodzi kwestia, że tu nie ma fabrycznych poduszek gumowych, tylko są zastąpione kamberami, więc tam też ta wysokość tego kambera jest troszeczkę inna, chociaż tu była jeszcze dodatkowa tulejka była wstawiona, która miała to skasować, ale plus minus 1 cm to może być jakiś tam błąd, który też, znaczy to też może wpływać właśnie na to odstępstwo. Natomiast to według mnie na tej baloniastej fabrycznej oponie na Feldze 15 bryła wygląda dobrze według mnie. Natomiast ja w ogóle, jeśli mówimy o zglebianiu takim już drastycznym E30, to ja jestem zwolennikiem felgi 16. Tutaj właśnie ta kremowa E30 jest na feldze 16. Dlatego że 16 jest taką felgą, gdzie w momencie, kiedy robimy spas felgi do błotnika, to nam cały samochód siada na glebie cały, w tym sensie, że miska, sanki, maglownica, wahacze, podłużnice, to wszystko zaczyna się drastycznie, to po prostu już dotyka ziemi. Ten samochód jakby teraz nie da się fizycznie go przepchnąć, bo on stoi już na podłużnicach, na sankach, tam się wszystkim zapiera o ziemię. I to według mnie jakby jest taka gleba, no po prostu taka jak powinna być, że tego prześwitu pod autem nie ma. Tego efektu nie da się osiągnąć na Feldze 17. To jest akurat taki, nazwijmy to, wyjątek, jeśli chodzi o moje prywatne preferencje, czyli 17 w szerokiej lampie w pakiecie M-Technic 2 broni się. To wygląda dobrze, bo ta karoseria po prostu jest większa, taka rozpompowana, więc to według mnie wygląda dobrze. Tutaj mamy przykład taki właśnie 30 na szerokiej w M-Techniku 2 na 17. Natomiast w takiej 30, gdybyśmy ją posadzili na pneumatyce, zrobili spasy, żeby już po prostu błotniki dotknęły rantów felgi, to nadal pod autem będzie tak duży prześwit, że można sobie spokojnie olej wymienić bez podnoszenia auta. Więc ja po prostu tego nie lubię, bo ja jestem zwolennikiem jakby, jak gleba, no to taka maksymalna, że auto ma nie leżeć na rantach felg, tylko leżeć na podłużnicach, dosłownie. Tutaj mogę pokazać w M-Techniku wąska lampa M-Technic 1 na 17.
No to moim osobistym zdaniem jest troszeczkę za duża felga do tej lekkiej bryły wąskiej lampy, ale oczywiście kwestia gustu, tak? To nie chodzi o to, żeby tutaj oceniać, tylko mówię o jakichś takich swoich prywatnych preferencjach. No też fajna, oryginalna felga, więc ogólnie to wygląda fajnie. Co tu jeszcze chciałem dodać w temacie tego mierzenia tej gleby, że kluczowe jest to, że jak się weźmie i policzy średnicę koła, takiej 16, tutaj w tej A30 to jest z przodu o ponad 205-40-16, z tyłu jest 225-40-16. Jak się policzy średnicę tego koła, to się okazuje, że takie koło jest dużo, dużo mniejsze od fabrycznego koła, czy to 205-55-15, czy też nawet zwykłej fabrycznej stalówki 14, to wtedy na 14 podstawowym rozmiarem było 107,5-70-14. Tam za dopłatą można było sobie zamówić 109,5-65, jak dobrze pamiętam, 14. Te dwa rozmiary 14 plus ta 15 to są trzy takie dopuszczalne przez producenta rozmiary opon. We 30 one mają bardzo zbliżony rozmiar, na tyle zbliżony, że nie jest potrzebna żadna kalibracja licznika, żeby nie przekłamywał przy wymianie między sobą tych kół. Natomiast taka 16 na profilu 40 jest sporo mniejsza. No dokładnie rzecz biorąc, to opona 205-55-15, czyli ten fabryczny rozmiar dedykowany do E30, to jest 606,5 mm, czyli 61 cm w przybliżeniu. Natomiast opona 205-40-16 to już jest 570 mm, 57 cm, czyli mamy 4 cm różnicy w średnicy koła. Czyli 4 cm różnicy w średnicy, czyli 2 cm różnicy w promieniu. Czyli nam takie autko na dzień dobry siada o 2 cm niżej i o 2 cm zwiększa się prześwit między kołem a błotnikiem. Czyli jeśli do tej E30, może nie do tej, ale gdybyśmy mieli tutaj fabryczną, nie mam takiej na placu, ale do fabrycznej E30, gdybyśmy założyli te felgi na tych oponach, no to może nie są jakoś drastycznie niskoprofilowe, chociaż w 16 profil 40 to w sumie już jest opona niskoprofilowa, bo 35 profil to tylko występuje tam w 215 i to tylko jedna firma robi, więc profil 40 można uznać za niskoprofilowy. Gdybyśmy to założyli do zwykłej seryjnej 30, to nie dosyć, że ona na dzień dobry zeszłaby niżej, w sensie zbliżyłaby się po prostu do gleby, po prostu bez mniejsze koło, więc automatycznie wszystko by usiadło, to jeszcze by się zrobiła dużo większa odległość pomiędzy kołem a błotnikiem, po prostu nie wypełniałaby nadkola, by się zrobiła tak zwana japa, to wyglądałoby bardzo źle. Dlatego jakby zawsze takie koło już 16 na niższym profilu musi iść w parze z zawieszeniem jakimś gwintowanym, żeby to po prostu opuścić, żeby to wyglądało, i już taka E30 wtedy zaczyna dobrze wyglądać i zaczyna się nią ciężko jeździć po naszych drogach. Ja potem pokażę mniej więcej, jak to wygląda tutaj. Podniosę ten samochód, ustawię go na ustawieniu do jazdy, podniosę go na maksa, też pokażę, jak policzymy, jakie jest to względem fabrycznego obniżenie przy pełnym podniesieniu. Ono, od razu powiem, że nawet na maksa podniesione to auto nie ma fabrycznego ustawienia, bo tutaj są skrócone kolumny MacPhersona, są zastosowane amortyzatory o krótszym skoku, o krótszym tłoczysku, więc tutaj nawet jakby chcieć, to się nie da, bo amortyzator nie pozwoli na to, żeby podnieść to do fabrycznego ustawienia. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o to mierzenie takie uniwersalne, gdzie zawsze można porównać pomiędzy dwoma E30, jakie jest obniżenie względem fabrycznego. Oczywiście, wiadomo, zakładając tutaj mniejsze koło, mniejszą oponę, to auto nam się automatycznie, dokładka, progi, pas tylny, wszystko nam się zbliży do ziemi. Zakładając większe koło, 17, 18, ten prześwit się automatycznie zwiększa. Dlatego to ważne jest, żeby brać to pod uwagę, porównując E30 chociażby na felgach 16, a E30 na felgach 17, gdzie na 17 uważam, że można cywilnie, komfortowo, bezstresowo latać po progach zwalniających i innych przeszkodach, mając relatywnie
fajnie spasowane te koła, więc jak ktoś jakby no, nie lubi się martwić o to, jak przejechać próg zwalniający, to może 17 jest rozwiązaniem. Można sobie zrobić nawet niezły spas i dalej ten samochód sobie bezproblemowo porusza się po drogach. Nie wygląda wtedy według mnie dobrze, ale na pewno jest to jakieś rozwiązanie. Dobrze, to gleba glebą, natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o E30, która fabrycznie miała zawieszenie podwyższone względem podstawowej wersji, czyli mam tutaj na myśli właśnie wersję z napędem na 4 koła, czyli 325X. Tutaj mamy przykład takiej 30, a więc X miały zawieszenie podniesione o 20 mm względem dla tylnonapędowych wersji. Tu oczywiście to jest podyktowane, no raz, że to jest wersja taka bardziej dedykowana na bezdroża czy w teren nawet. Natomiast też tutaj wynika to z innej konstrukcji tego zawieszenia, bo są inne MacPersony z przodu, bo tam półosie przechodzą przez oś piasty. Są inne wahacze z przodu, z tyłu. To w ogóle iX-y w Touringu miały z tyłu fabrycznie wentylowane tarcze. Tutaj też jest taki fabryczny upgrade, ale tak to wygląda. Tutaj co prawda w tym konkretnie egzemplarzu on stoi na felgach 14 w fabrycznym rozmiarze 175-70-14. Natomiast ogólnie iX-y nie wyjeżdżały z fabryki na 14, wyjeżdżały tylko na 15. W tym rozmiarze właśnie 205-55-15. Tylko też te felgi fabryczne w iX-ach miały ET47, miały inne odsadzenie niż te do wersji RWD. To znowu jest podyktowane tym, że tu jest szerszy rozstaw kół. No jeszcze można wspomnieć o takim egzotyku jak felgi z oponami w rozmiarze metrycznym. To się w wersjach, w wyższych modelach to się nazywało TRX, a w serii 3 to się nazywało TDX. I to są rzadko spotykane, też występowały na iX-ach. Wtedy te felgi miały też taki nietypowy wygląd. Chociaż felgi z oponami TDX można też było sobie zamówić do zwykłej tylnonapędowej wersji. To jest coś, co skrótowo można powiedzieć protoplasta dzisiejszych runflatów. Takie zestawy są dzisiaj praktycznie nie do spotkania na drogach, dlatego że po prostu dostępność opon w tym metrycznym rozmiarze jest bardzo ograniczona. Znaczy w zasadzie może nie ograniczona, bardziej chodzi o to, że są paskudnie drogie te opony, bo robi je tylko jeden producent. One kosztują między 8 a 10 tysięcy złotych, zależnie od kursu euro. Znaczy w zasadzie to bardziej od kursu funta, bo to z tego co kojarzę, to w Wielkiej Brytanii jest producent tych opon. W każdym razie, czy to 15, 205-55, czy 14, 175-70, te koła sumarycznie rozmiar mają ten sam, więc tutaj jakby ustawienie jest co do wielkości kół i co do wysokości zawieszenia fabryczne. Ten tyłek trochę wydaje się siedzieć, ale to raczej jest spowodowane, zaraz zmierzymy, raczej to jest spowodowane tym, że mam tutaj w bagażniku gigantyczną żabę, koło zapasowe i jeszcze we wnętrze koła zapasowego jest butla od gazu, więc możemy zmierzyć. I teraz jeszcze zanim przejdę do pomiarów, to też chciałem pokazać. No i X-y mają te takie poszeszki błotników i progów. I te poszeszki oczywiście poza tym, że poszerzają, jak nazwa wskazuje, to one też obniżają tak naprawdę wizualnie łuk błotnika. Tutaj można sobie zobaczyć w środku. O, tu widać jak biegnie linia fabrycznego błotnika. O, więc tutaj mamy wizualnie ten błotnik obniżony o, no tak już bardzo, bardzo zgrubnie policzę, nam wychodzi tutaj około 2 cm. I teraz jak policzymy sobie od tej osi piasty, to jest łatwo, bo tu jest taki dekielek, no to wychodzi nam 30, powiedzmy 7,5 czy 37 cm plus do fabrycznego błotnika, tak jak wcześniej zmierzyłem, są 2 cm, wszystko się zgadza, czyli jest plus 20 mm tu z przodu. No i to jakby potwierdzam, bo też tutaj ten samochód był przeglądany, ja wymieniałem sprężyny na fabryczne, więc tu są fabryczne sprężyny wsadzone. Z tyłu podejrzewam tak na oko, że troszeczkę jest uklepany ten tyłek przez załadowanie bagażnika. Ci też pokażę, ten łuk tutaj już nie jest tak obniżony. Tu już można przyjąć, że jakieś pół centymetra ma grubość ta nakładka. No i nam tutaj wyjdzie, jak zmierzymy, 30-34. Powiedzmy, że naciągnijmy, że 35 będzie razem z długością tego, z grubością tej nakładki. Czyli na szerokiej lampie fabrycznej z tyłu mamy 37, czyli widzimy, że
tyłek usiadł o 2 cm pod wpływem tego ciężaru w bagażniku. No, tu jeszcze fotelik jest. Także tak to wygląda. Tu jeszcze chciałem wspomnieć o właśnie tym ustawieniu przodu względem tyłu. Jak się ustawia linia progu względem ziemi? Jak sobie weźmiemy taką czystą, seryjną, niekombinowaną, nietuningowaną, nieobniżoną S30, to zaobserwujemy, że jak zmierzymy po prostu fizycznie miarką odległość progu od ziemi, no to S30 fabrycznie stoi w tym klinie, czyli jakby przód jest niżej niż tył. Dlaczego tak jest? No po pierwsze jest to podyktowane tym, że producent przewidział po prostu to, że do samochodu może wejść dodatkowe obciążenie głównie na tylną oś, tak? Czyli w bagaże pasażerowej na tylnej kanapie. Ten tyłek po prostu pod wpływem dodatkowego ciężaru może się uklepać, znaczy no po prostu obniżyć, ugiąć się sprężyna. I tak to zostało policzone, żeby nawet w pełni załadowany samochód nadal miał ten próg co najwyżej wyrównany z ziemią, a nigdy żeby klin się nie odwrócił, czyli żeby nigdy przód nie był wyżej od tyłu, bo to by było bardzo niekorzystne pod względem przepływu powietrza pod autem, bo to by powodowało, no można sobie poczytać w internecie pod hasłem zwężka Venturiego, po prostu efekt wypychania samochodu do góry poprzez jakby no ten klin odwrócony, który by się tworzył, że po prostu powietrze przepływające pod autem napotykałoby zwężkę. Że to fabrycznie zostało przewidziane, że ten klin ma być, że jest zapas taki na to, że jak nawet tyłek usiądzie, to dalej samochód nie będzie w odwróconym klinie. Oczywiście ten efekt zaczyna mieć znaczenie bardziej może, gdy jedziemy z większymi prędkościami i też im bardziej mamy obniżone zawieszenie, im bliżej ziemi jest podwozie, im mniejszy jest ten prześwit pod autem, tym bardziej ten efekt zaczyna być odczuwalny. Dlatego ja w swojej tej kremowej E30 mam tą pneumatykę tak zaprogramowaną, że mam tam czujniki wysokości na każde koło, które cały czas na bieżąco czuwają nad wysokością ustawienia każdego koła i w momencie, kiedy zdarzy się sytuacja właśnie, że na przykład podjeżdżam na stację z pustym zbiornikiem i tankuję go do pełna, albo pakuję do bagażnika 2 worki kartofli, albo pakują mi się pasażerowie na tylną kanapę, to ten system nad tym czuwa i gdy tylko wykryje najmniejsze ugięcie, to dobija ciśnienia i wraca do tej pozycji zaprogramowanej. I to jest fajne, no bo można sobie właśnie po pierwsze ustawić zawieszenie pod względem takim czysto wizualnym, po prostu żeby to dobrze wyglądało, a po drugie można sobie to ustawić też pod względem właśnie optymalizacji, nazwijmy to tak już, optymalizacji przepływu powietrza pod autem czy aerodynamicznej, no bo wiadomo, że też i ogólnie kształt karoserii, kąt dachu i tak dalej, to są rzeczy, które mimo że 30 jest cegłą i jest konstrukcją z lat 80, to nadal ktoś to kiedyś policzył i ten kąt maski, kąt dachu, kąt tylnej klapy to są jakieś nieprzypadkowe kąty, więc fajnie jest po prostu zachować, żeby poprawić sobie prowadzenie samochodu przy dużych prędkościach, niż żeby sobie to po prostu zepsuć ustawieniem zawieszenia tylko dlatego, że mamy jakąś tam wizję, że coś lepiej lub gorzej wygląda. Słuchajcie, co jeszcze chciałem powiedzieć w temacie sprężyn? No na rynku jest dużo różnych, czy to kitów obniżających, czy po prostu gwintowanych zawieszeń, gdzie możemy sobie wyregulować co do milimetra ustawienie według jakichś tam własnych preferencji. Natomiast też warto pamiętać o tym klinie, o tej zmianie kątu nachylenia samochodu, jak to tam wpływa na prowadzenie, aerodynamikę. Natomiast co do sprężyn, też warto wiedzieć, że nawet jeżeli ktoś chce utrzymać samochód w 100% fabrycznej specyfikacji, tak jak ja na przykład tego iX-a, no on wygląda jak wygląda, troszkę tam go rdza zjada, natomiast ja go cały czas utrzymuję w miarę fabrycznym stanie. No, można by się przyczepić do instalacji gazowej czy felg 14. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak się wejdzie w katalog, po prostu powinien, to można zobaczyć, okazuje się, że te sprężyny też, to nie jest tak, że po prostu są sprężyny fabryczne, seryjne i to wszystko. Okazuje się, że też było rozróżnienie na zawieszenie sportowe, tam ono się różniło tylko amortyzatorami, grubszymi stabilizatorami, zawieszeniem Technic, czyli właśnie to obniżające 20 mm. Potem zaczyna się rozdzielanie, bo przecież jeżeli była klimatyzacja, no to przecież przednia oś była dodatkowo dociążona wagą całego układu klimatyzacji, więc wypuszczono
sprężyny stricte pod klimatyzację, ale jeżeli było zawieszenie M-Technik i klimatyzacja, no to wtedy znowu mamy kolejny rodzaj sprężyn, sprężyny M-Technik z klimatyzacją. Do tego można w katalogu znaleźć jakieś dziwne rzeczy, których już nie jestem w stanie jakby wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Wersja szwedzka, czy wersja na Skandynawię, cokolwiek to znaczy. Do tego nam jeszcze dochodzi kwestia tego, że jak mamy z winu, tak jak tutaj mam z winu hak ze zdejmowaną głowicą, no to już są inne sprężyny i tutaj są sprężyny do iX-a w Touringu z hakiem. Czyli też już mnożą się i mnożą rodzaje tych sprężyn. Do tego dochodzi jeszcze to, że można było we 30, to też raczej egzotyka, ale raz w swojej karierze spotkałem 30 z Niwo, czyli z na tylnej osi samoregulującym się zawieszeniem hydraulicznym. I wtedy też oczywiście inne sprężyny pod to Niwo. Znowu jak był iX z Niwo, bo takie coś też możliwe było, to wtedy jeszcze inne sprężyny. Także tego było dużo. Także klima, hak czy M-Technik, wersja na jakieś rynki szwedzkie, Niwo. Do tego oczywiście jakby się dalej wgryzać, no to były różne kombinacje stabilizatorów, bo było kilka grubości stabilizatorów na przód, na tył. W Touringu jeszcze inaczej, w iX-ie jeszcze inaczej. Także tego było sporo. Jak ktoś jest detalistą i chce mieć wszystko tak jak z fabryki, to też nie jest takie proste, bo ja ostatnio chciałem wymienić w swojej Alpinie, w której mam klimatyzację fabryczną. Chciałem wymienić przednie sprężyny, no i w pierwszej kolejności uderzyłem do Alpiny. Alpina mi odpisała, że oni już nie mają na stanie magazynowym sprężyn pod ten jakby win, ale w sekrecie sugerują, że te ich sprężyny to tak naprawdę nie było nic innego jak zwykłe sprężyny M-Technika, czyli oni po prostu brali od BMW, no wkładali zawieszenie M-Technika, tak? Podpisywali, że to jest Alpina, no bo wkładali swoje stabilizatory grubsze sygnowane Alpiną, ale sprężyny co do zasady były BMW-kowskie, M-Technikowe. W moim przypadku właśnie M-Technik z klimatyzacją. No i jak ja już uderzyłem do ASO, no to niestety okazało się, że nie ma już na stanie sprężyn M-Technik z klimatyzacją, ale są na stanie M-Technik bez klimatyzacji, więc taki tylko wybór mi pozostał. Natomiast czym się różnią M-Technik od zwykłych, to wiem, bo analizowałem to i grubość zwoju, i ilość tych zwojów, czy są progresywne, czy liniowe. Także to tych informacji jest dużo, ale już czym się różni wersja M-Technik z klimą, a bez klimy. Znaczy to można się domyślać, tak, że no, ta klima dociąża przód, więc jakby taka sprężyna zapewne niweluje to dociążenie, czyli jest, nie wiem, być może wyższa o pół centymetra, nie wiem, strzelam. Musiałbym wyjąć jedną, drugą, położyć przy drugiej, jedną przy drugiej i zmierzyć, a to też nie jest miarodajne, bo sprężyna, która ma 30 czy 35 lat i przez 35 ostatnich lat była zmiażdżona, ściśnięta, no to też inaczej będzie wyglądać jak nowa taka sprężyna z ASO. To też ja mam trochę bzika na punkcie mierzenia tych obniżeń. Często jak właśnie seryjne S30 gdzieś tam mi się pojawiają na warsztacie, to potrafię właśnie też sobie wziąć miarkę, zmierzyć, zobaczyć. Z moich obserwacji, to tak tylko mogę jakby skomentować, że zaobserwowałem, że dużo szybciej i częściej uklepują się tylne sprężyny niż przednie. Zwłaszcza w wąskiej lampie jakby to zaobserwowałem, że ten tyłek dosyć mocno przysiada względem fabrycznej wysokości. Przód jakoś tam się zawsze broni. Co ciekawe, no, jest to ciekawe, bo przód zawsze jest bardziej dociążony, prawda? Jest silnik z przodu. Aha, i oczywiście zapomniałem o najważniejszym, że przede wszystkim rozróżnienie jest na sprężyny 4 i 6 cylindrowe. Oczywiście Touring też ma cięższy tyłek, więc ma inne z tyłu, więc jeszcze wersje nadwozia. Cabrio jest ciężki nadwoziem, więc w Cabrio są inne sprężyny. No ale ten podstawowy podział ma 4-6 cylindrów. Dobrze, żeby nie być gołosłownym, tutaj pokażę. Mam tutaj oryginalną instrukcję BMW dotyczącą montażu układu klimatyzacji w 30. No tu akurat dla modelu, dla silnika M42, czyli dla ES-a. Natomiast to nie ma dużego znaczenia, bo tam się tylko różni łapa sprężarki klimatyzacji. No i tutaj jakby jest pokazane krok po kroku z najmniejszymi detalami, włącznie z tym, jakieś narzędzie użyć. Po prostu instrukcje, jak zamontować, jak doposażyć E30 w klimatyzację. No ja trochę już tych klimatyzacji pozakładałem do E30, więc bardzo się przydaje, polecam, bo tutaj po prostu nie zapomnimy o żadnym detalu. Więc właśnie tu mamy to pokazane, więc sobie montujemy, robimy wszystko tak jak nakazał producent, śrubka po śrubce.
Zakładamy tą klimę, składamy wszystko, podpinamy elektrykę. Potem o, nabijamy ją specjalnym urządzeniem i tak dalej, i tak dalej. I nabijamy. W końcu już nam działa. I mamy krok następny. Demontujemy koło, demontujemy hamulce, zrzucamy przednie zawieszenie, wywalamy sprężyny i wkładamy sprężyny przystosowane pod klimatyzację. Także takie jest zalecenie oficjalne BMW, jeśli o to chodzi. Dobra, słuchajcie, tutaj wracając do tematu mierzenia gleby w 30, jak to wygląda. Więc teraz to auto na pneumatyce na Feldze 16. Rozmiar opon to jest z przodu 205-40-16, z tyłu 225-40-16. Z tyłu to kółko jest minimalnie większe, jakby tam sobie policzyć średnicę koła. To akurat jest podyktowane jakąś tam walką o trakcję tutaj przy tym silniku. Ale mniejsza, to co chciałem powiedzieć. Teraz ten samochód jest opuszczony na tyle, że w zasadzie fizycznie niżej się zejść nie da, a nawet na tyle w normalnej 30 nie da się zejść ze względu na to, że ja mam tutaj przerobione przednie sanki, mam przerobioną maglownicę, mam wahacze też przycięte, mam tuleje przednich wahaczy na takich unibalach z takimi kostkami, które są też przyszlifowane, więc to wszystko tam jest poprzerabiane, tylna belka też jest przerobiona, ma wnękę taką wyciętą, wspawane takie wzmocnienie, że wydech przechodzi jakby przez belkę, bo miałem taki problem, że jak on siadał, to po prostu ten wydech się miażdżył pomiędzy belką a ziemią i tam brakowało z tyłu trochę do spasu, więc to też zostało przerobione, więc on już siedzi po prostu na tyle nisko, że po prostu mierząc jakby glebę jako odległość karoserii od ziemi, niżej się nie da. I teraz przed chwilą dokonałem pomiaru, o którym wspominałem wcześniej, czyli zmierzyłem odległość osi piasty do butnika. Ja tak tylko tutaj przyłożę, ale ja już to mierzyłem, więc jakby znam wynik. Tutaj wychodzi 23 cm. Teraz akurat może 23,5, bo tam nie ma idealnego spasu. To też już przy schodzeniu tak nisko to często jest, że po prostu wystarczy, że samochód krzywo stanie albo się źle opona ułoży, bo nie są koła idealnie prosto, nie zsunie się błotnik po oponie, tam naprawdę walka o te ostatnie milimetry jest ciężka, więc jak na przykład ustawiałem to auto na Ultrace, wystawiałem, to po prostu ja je opuściłem, a potem jeszcze fizycznie opuszczone auto było przepychane do przodu, do tyłu, żeby się zsunął błotnik po oponie, ale mniejsza. To jakby na szybko stawiając auto tak wygląda, 23 cm. Z przodu, już z tyłu nie będę mierzył, bo mierzyłem przed chwilą, z tyłu też jest 23 cm, no to jakby też można było tego oczekiwać, bo i z przodu i z tyłu jest spas, czyli to można powiedzieć jest połowa średnicy felgi 16, te 23 cm tam w przybliżeniu. I teraz odliczając od tego, że fabrycznie z przodu w 30 mamy odległość środka piasty do rantu butnika 38 cm, to mając 23 cm teraz można policzyć, że jest gleba minus 150 mm z przodu, a z tyłu jest minus 170. Pamiętajmy, że to jest wąska lampa, więc tylny błotnik jest wycięty wyżej, czyli jakby w wąskiej 30 jesteśmy w stanie z tyłu zejść niżej niż w szerokiej lampie. O ile ktoś nie robi stylu tucket, czyli że nam się felga chowa aż w błotnik, prawda? Tylko mówimy o tym, o fitmencie, że rant felgi dotyka rantu błotnika. Czyli to minus 150, minus 170 w wąskiej lampie, no to w szerokiej lampie z tyłu błotnik mamy 3 cm niżej wycięty, czyli automatycznie to nie będzie z tyłu minus 170, tylko minus 140, czyli minus 150, 140 w szerokiej by to było. No to jest taka gleba, oczywiście to się nie da tak jechać tym autem, ono po prostu sobie stoi. Ja też z głowy nie podam, zaraz ustawię je na swoje ustawienie do jazdy. I to jest też takie ustawienie, najniższe ustawienie, na którym nic nie obciera, że da się jechać i że da się przede wszystkim, to co jest kluczowe, da się skręcać przednie koła. Bo oczywiście w tym momencie kół nie da się skręcić, więc ja mam takie ustawienie, może też minimalnie za niskie, bo troszeczkę mam poobcierane te butniki z przodu, bo jednak przy skręcie, jak zapracuje to zawieszenie, to już opona dotyka butnika. Trochę się tam przypala w lakier w kilku miejscach.
Więc jakby podam, zaraz to zmierzę, bo nawet tego nie wiem, w sumie nie mierzyłem tego, zaraz to zmierzę i podam jaka to jest, jakie to są parametry, czyli taka, powiedziałbym, na feldze 16 najniższe ustawienie, na jakim po prostu da się fizycznie autem poruszać, żeby skręcać kołami i żeby to wszystko nie obcierało. Tylko muszę spauzować film, bo jak przyłączę się na sterowanie z telefonu, to mi rozłączy. Dobra, no to to jest moje ustawienie do jazdy, czyli takie właśnie, tak jak mówiłem, że można wykonać skręt kół z przodu. Z tyłu można by próbować jeszcze troszeczkę zejść w dół. No u mnie już też to by powodowało obcieranie opony, ale oczywiście można trochę to koło schować, większy naciąg zrobić. Natomiast chodziło tutaj o wyrównanie przodu z tyłem, żeby była taka sama odległość felgi od błotnika, żeby to po prostu dobrze wyglądało. I sam jestem ciekawy, bo jeszcze tego nie mierzyłem. Ile tutaj wyjdzie? No dobra, to wychodzi mniej więcej 28 cm z jednej strony. Zaraz zobaczymy z drugiej. To oczywiście nie jest wszystko idealnie, zawsze co do centymetra. Tu jest 28. 28 cm, podczas gdy fabrycznie ta odległość wynosi 38, czyli mamy minus 100 mm z przodu. No i z tyłu zakładam, że to jest ustawione na równo, więc też będzie te 28 cm. Fabrycznie wąskie lampy jest 400, czyli minus 120 z tyłu. Czyli minus 100, minus 120 to jest takie moje ustawienie do jazdy. I na statiku uważam, no jeździłem na statiku długo, więc co prawda szeroką lampą, też na takich, powiedzmy, spasach, że powiedzmy, no w sumie no były takie jak tutaj, czyli to by była taka wartość 100-120, prawda, mniej więcej, więc to jest to obniżenie takie, przy którym można jeszcze autem bezpiecznie się poruszać, bezpiecznie dla błotników, opon, rantów, felg. Oczywiście tego nie widać tak na oko, jakby, ale E30 jest takim, powiedzmy, niewdzięcznym autem do glebienia, bo mimo że ona wizualnie wcale nie siedzi tak nisko, no bo co to za ustawienie takie, no nawet można by było pomyśleć, czy to takie fabryczne, a już jest na tyle nisko, że progi zwalniające to już jest wyzwanie. Oczywiście no ja mam E-Ride, więc próg zwalniający to jeden przycisk i przejeżdżam, ale jakieś dźwięk na takim ustawieniu na statiku, no to łamanie przedniej dokładki, jakieś włożenie desek w bagażniku, różne tego typu klimaty, to miało miejsce. Więc jazda już na takim ustawieniu w 30 to jest jakieś tam wyzwanie. Oczywiście felga 17, która z większym kołem, która jest, można jeszcze jakiś tam naleśnik wsadzić, profil 35 i bardziej się wypełnia to nadkole, można jeszcze większy zrobić jakby spas do jazdy, a fizycznie samochód i tak siedzi wyżej, jest większy prześwit pod autem, więc też oczywiście wszystko, co kto lubi, ja nie lubię, ale jak ktoś lubi jeździć bezpiecznie, nie przejmować się tam, że coś przytrze i tak dalej, to wtedy może trzeba iść tą felgę 17. Teraz jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać. Podniosę to auto maksymalnie do góry, nabiję maksymalne ciśnienie w poduchy. Damy je maksymalnie do góry. Ja oczywiście mam w ustawieniach zaprogramowane, żeby nigdy nie bić tego ciśnienia tam rzędu. Mi tu to pracuje na 13 barach, mam 13 bar w butli, więc jakbym to nabił w poduszki, to... Znaczy, no nie nabije tyle fizycznie, nabije tam 11 chyba. Wytrzymałość taka deklarowana przez producenta to jest 6 barów. 11 nieraz nabijam, tam się nic nie dzieje, ale oczywiście nie jeżdżę tak, nie ma takiego sensu, bo to w ogóle nie jest jazda. To przy takim ciśnieniu to tak jakby się miało zamiast sprężyny cegłę. Natomiast chodzi o to, że mogę tak podnieść sobie, żeby właśnie pokonać przeszkodę, najechać na jakiś próg, krawężnik, próg zwalniający, wjechać na lawetę, no... Nie miałem na szczęście konieczności wjeżdżenia tym autem na lawetę, ale jakby, no załóżmy, że jakaś jest awaria i tak dalej, no to wtedy można sobie to tak podnieść. Też tego nie mierzyłem, sam jestem ciekaw, co wyjdzie. Spodziewam się, że nadal będzie to niższe ustawienie niż fabryczne, z tego względu, że chociażby, że mam z przodu lagi skrócone względem fabrycznych i amortyzator o krótszym skoku niż fabryczny, więc nawet gdyby wałanki chciały nabić tyle ciśnienia, żeby to podnieść, to po prostu amortyzator nie pozwoli. Więc podniosę go teraz na maksa do góry. Uwaga, mogą oczy boleć, bo to nie wygląda dobrze. Zaraz wracam. Dobra, taką szkaradę mamy. No i teraz zmierzymy tutaj, ile jest tej gleby.
bezwzględnej. Tu mamy 30, no 35. Zobaczmy z drugiej strony. Jakaś tam rozbieżność może być, rzędu centymetra. 35, 35,5. Dobra, uśrednijmy, że to jest 35, fabryczny jest 38, czyli mam tutaj z przodu minus 30 mm względem serii. Z tyłu jeszcze zmierzę. Z tyłu jest, no teraz jest też 35, gdzie fabrycznie jest 40, czyli mam minus 50, czyli mam minus 30, minus 50 względem fabryki. I dlaczego to tak paskudnie wygląda? Dlatego, że koło 16 na oponie o profilu 40 w rozmiarze szerokości 205, z tyłu 225, to nadal jest koło sporo mniejsze od koła fabrycznego, więc jest mniejsze, więc jest większy jakby ten prześwit pomiędzy oponą a błotnikiem, plus koło jest mniejsze, więc samochód siedzi bliżej ziemi. Więc dlatego jakby jak ktoś ma fabryczną zwykłą E30 i kupuje sobie felgę 16, zakłada na nią oponę niskoprofilową typu profil 40, zakłada to zaczyna to wyglądać tak paskudnie, więc wtedy automatycznie pojawia się myśl, że to trzeba wstawić gwint i to po prostu zrzucić na glebę, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, nie mogę patrzeć, muszę ją opuścić. Cały czas mówimy o felze 16, która według mnie właśnie jak się położy auto na glebie, to dosyć dobrze fituje z całym całokształtem karoserii. Natomiast oczywiście, tak jak już mówiłem, felga 17, można zrobić większe spasy, prześwit pod autem będzie większy, można jeździć bezpiecznie. Jak ktoś nie lubi walczyć na każdym progu zwalniającym, nie rozumie tej filozofii jazdy na glebie, no to jest taki jakby sposób wygodniejszy. Chciałem pokazać, jak bardzo zmienia się spasowanie przedniej dokładki do gleby w momencie, kiedy mamy wąską, szeroką lampę, czyli 3 cm różnicy w wysokości łuku tylnego błotnika. Czyli to jest wąska, która ma wyżej wycięty błotnik, czyli ta dupa siada 3 cm niżej. I teraz zobaczmy sobie tak czysto wizualnie, bo to... Znaczy mogę to zmierzyć, w sumie mam miarkę w ręku, więc to zmierzę. Ona teraz sobie siedzi tak, że ten tył jest opuszczony maksymalnie nisko. Zobaczmy, jaki tu jest prześwit między dokładką a ziemią. Możemy to zmierzyć. To jest prześwit rzędu 3 cm. Dobra, i teraz znowu muszę się rozłączyć, żeby podnieść ten tyłek. O, dokładnie 3 cm go podniosę. Dobra, podniosłem tył o 3 cm. Czyli można o tym myśleć w ten sposób, że mam teraz szeroką lampę, która ma z tyłu spas, czyli ten błotnik biegnący niżej. I co się stało z przednią dokładką? Otóż przednia dokładka praktycznie dotknęła ziemi. No jest tam jakiś minimalny prześwit. No, można przyłożyć miarkę. O! 1,5 cm. Czyli ten przód nam zjechał aż o 1,5 cm. No przy robieniu jakichś tam mega spasów to ma bardzo duże znaczenie. Czyli też nie wiem, czy to teraz widać na filmie, ale cała E30 ustawiła się w klin. Widać teraz jakby linia progu względem linii ziemi. Chyba widać to. Jest ustawiona w klin. I tak też szeroka lampa każda na spasie, czy na 16, czy nawet na 17 będzie ustawione w taki klin. Teraz opuszczę tyłek, znowu muszę niestety spauzować. Dobra, opuściłem tyłek i widać, że ta linia progu wraz z linią ziemi może nie jest tam idealnie. Jakbym zaczął tam mierzyć miarką, to pewnie by wyszło, że też jakiś tam klin jest, ale jest on zdecydowanie mniejszy. No jeszcze ewentualnie mógłbym wspomnieć o geometrii, w sensie o negatywach. Ja nie mam konwersji w tym samochodzie, czyli tu jest fabryczny zaważ 4x100, w związku z czym nie mam możliwości regulacji negatywu przedniego za pomocą podkładek, tak jak to ma miejsce na zwrotnicach Z36. Jest to bardzo wygodne i daje nieograniczone możliwości kładzenia tych kół. No oczywiście jakby mówimy o stęsie, no bo jak zaczniemy wchodzić w tematy tego, jak się auto prowadzi i tak dalej, no to wiadomo, że te negatywy to są dobre do driftu, a nawet też i nie, bo w dzisiejszych rozwiązaniach to się odchodzi już od tych negatywów i się rozwiązuje to na inny sposób. W każdym razie tutaj mam zwykłe seryjne 4x100. Z przodu są koła położone tylko za pomocą kamberów
Z tyłu koła są położone za pomocą spawanych tych regulacji na fasolkach, na tylnej belce. Wizualnie, to żeby to bardzo było widać, to by trzeba było z daleka to auto przyłapać. Nie są to jakieś popieprzone kąty, nie tnie mi jakoś opon wyjątkowo. Przy moim kilometrażu rocznym to nie zaobserwowałem nadmiernego zużycia opon. I z trakcją też nie ma problemów. Mam szperę na czterech płytkach, zaciśnioną do 40%, więc z trakcją problemów nie ma na tej oponie 225. Z prowadzeniem się samochodu też problemów nie mam, w sensie, żeby mi uciekało, myszkowało. Co prawda mam tutaj maglownicę z trójki o tym najkrótszym możliwym przełożeniu. Natomiast przy tych ustawieniach nie mam jakichś takich negatywnych odczuć podczas jazdy, które miałem na pewno w poprzednim moim projekcie w pomarańczowej E30 szerokiej lampie, która była właśnie też na pneumatyce. Wcześniej była na statiku. W każdym razie tam też koła przednie były pochylone maksymalnie za pomocą kamberów po prostu. Tylna belka była fabryczna, więc tam nie było nic pochylane. Tam ten samochód bardzo kiepsko się prowadził. Tam oczywiście jeździłem 50 razy na ustawienie geometrii. Tam walczyłem, żeby te efekty niwelować. Natomiast koniec końców doszedłem do wniosku. Odkryłem, jakby co było, czym to było podyktowane. No i to było podyktowane bardzo dużymi dystansami z przodu. 30 mm dystansu miałem. Miałem tam felgi monobloki. Chciałem zrobić spas z butnikami, więc je wypchnąłem maksymalnie. Tam jeszcze butniki miałem poszerzone. I 30 mm dystansu tak drastycznie zmieniło prowadzenie samochodu. No plus oczywiście pochylenie tych kół. Ono jakby dołożyło tutaj, te dwa efekty się na to złożyły. Natomiast tutaj mam koła maksymalnie pochylone na kamberach. Samochód się prowadzi bardzo dobrze. Oczywiście ja mówię o cywilnej jeździe, bo wiadomo, że gdybym robił torówkę, żeby walczyć o ucinanie sekund na torze i walczył jakiś tam feeling auta, to by trzeba było to wszystko inaczej poustawiać. To jest typowy projekt sensowy, który ma mieć jakby cywilne zastosowanie, no bo ja tym autem jeżdżę normalnie z dziećmi, z rodziną, do pracy, w trasę i tak dalej, więc tutaj jest taki, powiedzmy, kompromis. No ale to i tak, jakbym miał jechać na tor, no to nie z takim silnikiem klocem, jak jest 38, tylko jakiegoś ISA bardziej. Wtedy można, jak ma się dobrze wyważony samochód, chociaż ten też jest dobrze wyważony, bo silnik jest bardzo cofnięty, ale no, jak ma się lekki i dobrze wyważony samochód typu IS, to wtedy można walczyć o idealną geometrię i jakieś tam ustawienia, korekty. Bo a propos właśnie jeszcze ustawienia pochyłu kół we 30, to warto wiedzieć, że 30 takie jak właśnie IS-y, czy też 325 w wersji Sport, lub po prostu zwykłe 30, które z winu miały zawieszenie M-Technic, no to zawieszenie M-Technic to było minus 20 mm, tam różne źródła, różne katalogi troszeczkę rozbieżnie podają, bo gdzieś tam czytałem o 18, gdzieś tam o 20, no dobra, umówmy się, że 2 mm różnicy to jest niemierzalne, to jest błąd pomiaru, więc to zawieszenie M-Technica minus 20 mm względem serii, tam były sprężyny przednie, a jeden zwój miały mniej, no i były jakby, nazwijmy to w cudzysłowie, sprasowane względem fabrycznych, tam grubość zwoju była, jeśli dobrze pamiętam, taka sama. W każdym razie to zawieszenie M-Technica fabryczne, jak sobie zajrzymy do książki, chociażby Sam naprawiam, taka najpopularniejsza lektura, gdzie można jakieś tam dane techniczne znaleźć, no to już przez sam efekt obniżenia o tylko 2 cm zmieniała się geometria tyłu. Koła się kładły, geometria, czyli i zbieżność, i negatyw. Koła się kładły bardziej w negatyw i to wytycznych do ustawienia zbieżności i tak dalej, znaczy wytycznych, no nie ustawia się we 30 zbieżności, jeśli ma się fabryczną belkę bez fasolek, ale takie dane można znaleźć, jakie to one powinny być, żeby sobie po prostu sprawdzić w ogóle, czy samochód jest prosty, czy stoi prosto. Nie podam teraz w stopniach, chcę zaraz przytoczyć to z tej książki, ile to jest w stopniach, w minutach. Natomiast jest to już bardzo duży efekt przy 2 cm, więc kładzenie, tak jak tutaj na ustawieniu do jazdy, powiedzmy te 120 mm z tyłu, no to się wszystko bardzo rozjeżdża, się kładzie, oczywiście na minus, więc znowu, mając auto do motorsportu, takiego, powiedzmy, lekkiego, dobrze wyważonego, wybebeszonego IS-a, walcząc o jakieś ułamki sekund, nie mówię tu już o M3, no bo to jest rzecz taka już egzotyczna dzisiaj, ale taki IS właśnie, no to już wtedy, obniżając nawet o te 20 mm, czy jakiegoś Eibacha wkładając minus 30, minus 40, to już dobrze jest mieć te fasolki wstawione i wykonać sobie korektę ustawienia, oczywiście nie w kierunku stance, czyli żeby pochylić bardziej koło, tylko żeby właśnie je wyprostować, czyli wrócić do fabrycznego pochylenia. Oczywiście zależnie od stylu jazdy, rodzaju toru, czy to szutry, czy to asfalt, czy to ciasny tor i tak dalej, każdy ma jakieś swoje preferencje
to można sobie to tam zmieniać w jakimś zakresie, ale, ale tak to z grubsza wygląda. No, natomiast w projekcie typu Stance, gdzie chodzi o wygląd, bo wiadomo, że przynajmniej dla fanów Stance'u pochylone koła wyglądają fajnie, to mogę powiedzieć, że przy tym ustawieniu tutaj bardzo dobrze lata mi się tą E30, absolutnie nie mam takiego efektu jakiegoś pływania auta, nerwowego zachowywania się kierownicy, co miałem na pewno w poprzedniej E30, tak jak mówiłem, która miała bardzo duże dystanse z przodu. To jest kwestia odniesienia się do parametru promienia zataczania. Trzeba by było wziąć na stół felgę, ilość rantu, ilość bębna, odsadzenie rotora i wtedy jakby można by było sobie to porównać, bo tutaj też są bardzo szerokie felgi, z przodu mam 9,5 cala. Natomiast tak wypada jakby ET tej felgi w takim miejscu, że mimo to samochód bardzo dobrze się prowadzi. Dobra, to na tyle. Dzięki, do usłyszenia. Zapraszam do subskrypcji, bo też mam plan wrzucić trochę więcej takich materiałów, czysto jakoś informacyjnych o moich jakichś tam obserwacjach, pomiarach, tego typu rzeczach. Dzięki, do usłyszenia.